Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z dnia 2020 roku, pozycja 713. Otwieram 32. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Witam wszystkich radnych, pana wójta i oraz administrację, pracowników administracji. Jednocześnie stwierdzam, że na stan 15 radnych na dzisiejszej sesji jest 9 radnych. Proponowany porządek posiedzenia sesji jest następujący. Punkt pierwszy, otwarcie sesji. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci, zatwierdzenie kworum. Punkt czwarty, wybór sekretarza sesji. Punkt piąty, przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 31. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Punkt szósty, sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 31. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, interpelacje radnych. Punkt ósmy, dyskusja. Punkt dziewiąty, projekty uchwał. Podpunkt pierwszy, uchwała nr 32/181/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Podpunkt drugi, uchwała nr 32/182/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Podpunkt trzeci, uchwała nr 32/183/2021 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Jeziora Wielkie. Podpunkt czwarty, uchwała nr 32/184/2021 w sprawie uchwalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Podpunkt piąty, uchwała nr 32/185/2021 w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Jeziora Wielkie. Punkt 10. Wolne wnioski i zapytania. Punkt 11. Odpowiedzi na zapytania. Punkt 12. Zakończenie sesji. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji mamy już zrealizowane. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie porządku obrad. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Porządek obrad został przyjęty jednomyślnie. Punkt trzeci. Zatwierdzenie kworum. Na dzisiejszej sesji jest 9 radnych, więc Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Punkt czwarty. Wybór sekretarza sesji. Na sekretarza sesji proponuję panią Anetę Barczak. Przyjmuje pani? Tak. Dziękuję bardzo. Punkt piąty. Przedstawienie wniosku o przyjęcie protokołu z 30. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Wniosek o przyjęcie protokołu z 31. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich odbytej w dniu 21 czerwca 2021 roku. Stwierdzam, że punkt pierwszy. Protokół z 30. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich zawiera 17 stron maszynopisu i 20 załączników. Punkt drugi. Protokół nie zawiera swojej treści usterek, zastrzeżeń względnie niedomówień. Punkt trzeci. Protokół odzwierciedla w swojej treści wszystko to, co zostało powiedziane i przedyskutowane do mikrofonu. Nie uwzględnia wypowiedzi poza mikrofonem. Punkt czwarty. Protokół z 30. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich został podpisany przez sekretarza sesji. Punkt piąty. Zaznajomiony z treścią protokołu wnoszę o jego przyjęcie w takim brzmieniu, w jakim został sporządzony. Proszę o podniesienie ręki, kto jest za przyjęciem wniosku z 31. sesji Rady Gminy. Dziękuję. Wniosek został przyjęty jednomyślnie. Przechodzimy do punktu szóstego. Sprawozdanie wójta z wykonania uchwał podjętych na 31. sesji Rady Gminy oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie wójcie. Sprawozdanie wójta gminy z realizacji uchwał podjętych na 31. sesji Rady Gminy w Jeziorach Wielkich w dniu 21 czerwca 2021 roku oraz działalności w okresie międzysesyjnym. Realizacja uchwał przedstawia się następująco. Uchwała nr 31/173/2021 w sprawie udzielenia wójtowi gminy Jeziora Wielkie wotum zaufania. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 31/174/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeziora Wielkie za 2020 rok. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 31/175/2021 w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Jeziora Wielkie. Uchwała została zrealizowana. Uchwała nr 31/176/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi mogileńskiemu na budowę chodnika. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31/177/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok
uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31/178/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Mogileńskiemu na modernizację drogi powiatowej. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31/179/2021 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonym w granicach administracyjnych gminy Jeziora Wielkie. Uchwała w trakcie realizacji. Uchwała nr 31/180/2021 w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury. Uchwała w trakcie realizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 7. Interpelacja Rady. Czy ktoś z Państwa radnych ma interpelację? Nie widzę, dziękuję. Punkt 8. Dyskusja. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 9. Projekty uchwał. Czy Państwo radni pozwolą, abym przeczytał numer uchwały oraz tytuł bez czytania całości? Tak, dziękuję bardzo. Podpunkt 1. Uchwała nr 32/181/2021 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jeziora Wielkie na lata 2021-2031. Przechodzimy do głosowania. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Podpunkt 2. Uchwała nr 32/182/2021 w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok. Za przyjęciem uchwały jest 8 radnych, 0 przeciw, 1 wstrzymuje się. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. Podpunkt 3. Uchwała nr 32/183/2021 w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie gminy Jeziora Wielkie. Za przyjęciem uchwały jest 9 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 4. Uchwała nr 32/184/2021 w sprawie ustalenia regulaminu przewozów w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Jeziora Wielkie. Proszę o jeszcze raz do głosowania, bo tutaj przeszkody techniczne. Za przyjęciem uchwały jest 9 radnych. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Dziękuję. Podpunkt 5. Uchwała nr 32/185/2021 w sprawie ustalenia cen biletów, opłat i uprawnień do bezpłatnych przejazdów w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez gminę Jeziora Wielkie. Proszę o głosowanie. Thank you.
Przepraszam jeszcze raz, musimy zagłosować, bo coś nie poszło w internecie. Za przyjęciem uchwały 9 radnych, 0 przeciw, wstrzymujących się 0. Uchwała została przyjęta jednomyślnie. Przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski i zapytania. Proszę bardzo, czy ktoś chciał zabrać głos? Proszę bardzo, panie Jurku. Panie wójcie, no co z tym systemem? Do 3 razy sztuka. No jeszcze jedną uchwałę byśmy mieli, byśmy znów powtarzali 2 razy. Co się dzieje? Prosiłbym następną sesję, żeby to się nie powtarzało. Każda jedna sesja. Ale panie Jurko, dzisiaj poszło zgrabnie, tak szybko. No ale nie działa na tablicy, nic nie widzimy. Nie wyświetla, ale mam tutaj właśnie. No ale my nie widzimy. Dobrze. System tak pięknie działał i co? Dobrze, czy są jeszcze? Proszę. Proszę bardzo, pani Halino. Pytanie, nie wiem, czy do pana przewodniczącego, czy do pana wójta, kiedy będzie to nagranie na stronie BIP-owskiej naszej? Tylko proszę nie mówić, że w najbliższym czasie. Konkretnie bym chciała. A mógłby pan za chwilę pogadać i powiedzieć? Przed końcem sesji? Tak. Dziękuję. Znaczy nie ma nagrania z tego. Nie. Pytam o dzisiaj. Tak, to sprawdziłam. Pytam o dzisiejsze. Kiedy będzie? Dobrze. Dlatego, że część osób, przynajmniej ja do nich też należę, do tej pory szukałam po całym internecie, nie wiem gdzie on się skończył, a ja nie znalazłam nagrań sesji. Dopiero teraz, tak od dzisiaj są od rana. Zgadza się. Pani Halino, na YouTube można sobie zasubskrybować. Pani jest ja mogę przyjść do pani, bo mam blisko. Mogę pani pokazać. Mi tutaj już na komórkę przyszło powiadomienie, że już jest sesja. Wystarczy zasubskrybować i już od razu wszystko widzimy. Nie jestem taka biegła. Nie no też mówię, służę pomocą w razie czego. Póki co na stronie obiecanej. Nawet mamy, jest na łatwiej to znaleźć, niżeli na stronie BIP-owskiej. Pani powiem wchodzisz szczerze. Na stronie i jest. Szanowni Państwo, zgodnie ze statutem, nie na YouTubie, tylko po prostu na BIP-ie i odczytujemy. Dobrze. Panie wójcie, panie Pawle, pan Paweł ja był pierwszy. Ja do pana wójta miałem okej. Okay. Poczekaj, pan przyjdzie. Spokojnie. Jeśli można, pani Grażynko, do mikrofonu, bo pan informatyk prosił, żeby do mikrofonu. Bo później jest problem z przetwarzaniem właśnie na język. Do czytania. Widzicie, są jeszcze jedno pominięcie, ale w dalszym ciągu trwa współpraca z tą firmą, to jest nowy temat. I tutaj jak gdyby pan informatyk nasz nie do końca ma na to wpływ. Były zrobione dwa razy już do protokołu, trzeba było jeszcze nas szczytywać, poprawiać. No musieli państwo opowiadać trochę cierpliwości, bo po prostu no... Rok minie, no rocznica. No, a może niekoniecznie. Przepraszam. Pani Anna, dziękuję. Panie Pawle, proszę bardzo. Ja mam pytanie, panie wójcie, jak te rozmowy na temat z lasami, na temat tej drogi Rzeszyn? Chciałbym prosić mówić na spotkanie z panem na dzisiejszym będziemy rozmawiać. Ale już myślę, że będzie podzielamy jeszcze, bo panie wójcie, wie pan dlaczego ja to drążę? No bo jak pan mówi, że będzie można składać o tyle dróg, no to jeżeli będziemy właścicielami, to drogę jedną dodatkowo złożymy. Wydaje, że jeżeli to jest na drogę tam gminną, czy to jak to są lasy państwowe, to chyba nie powinny mieć problemu przekazania. Fizycznie istnieje. Też korzystają z tej drogi. Panie wójcie, to jak będzie tyle pieniędzy na drogi, no to mam nadzieję, że to ten mój kawałeczek drogi też będzie zrobiony. Panie Radna, pieniądze na drogi są tylko, że my mamy o
ograniczone możliwości finansowe, to jest parę lat. Ja robię wszystko, żeby pieniądze gdzieś tam spróbować i rozbierać, bo w ciągu tych dwóch, trzech lat tych pieniędzy będzie potrzebowała naprawdę sporo na ten wkład własny. I nie mam już czego, bo kredyt zakłada, że finansujemy. W przyszłym roku będziemy mieli od stycznia, tak na 99% podatek obniżki. To mamy kredyt dodatkowy, spłacony. Bo już nie są oddane, i obecnie teraz trzeba od tego roku wypłacić podatek. Więc mamy ten kredyt dodatkowy, a pozostałe pieniądze muszę gdzieś, musimy gdzieś znaleźć i będę pracował na projekty. Ja się boję, że projekty teraz mogą skoczyć, żeby kosztowało kolejne drogi, to są 100 tysięcy złotych. I tak może być. Z 10 tysięcy na... Wykorzystany moment. Biorąc pod uwagę, co się dzieje, to tak to zrobimy. Nawet jeżeli chodzi o sam nadmiar, to też poprzez stres nie tylko 100%, ale nawet i 1000%, bo to jest taki mówię, w tej płocie, jak bardzo wprowadzamy na 3 miesięcy, na 30. No dokładnie. No niestety. Ten sam, który jest ciekawy, to jest ten sam istek. Jakie koszty mu wzrosły? Ma więcej, ja mam za lepszy. Ma więcej pracy, to więcej może skasować. Więc większą podaż. Także musimy się z tym, że na te wpadki, bo to od razu koszty inwestycji będą spadały na pewno i jednocześnie ten wpadki pani Neta, ja myślę, że takie właśnie jak ten kompanii, to jeżeli będą jakieś pieniądze, to już te najdłuższe odcinki tu robimy. Mam nadzieję, że pan wójt będzie miał na uwadze. Myślę, że priorytetem te drogi jest najczęściej, że to jest najlepszy odcinek. To drogi będzie już myśleć sobie jakichś ścieżek. Proszę bardzo, panie Pawle. Ja mam pytanie, panie Mirku, może do Zarządu Dróg Powiatowych, bo niektóre skrzyżowania to nie są nawet wycięte z trawy w tym roku. Oni w tym roku to totalnie nie wiem, co Zarząd Dróg robi. Raz wykaszarką tylko jest przejechane. Jak się wyjeżdża z Rzeszynka na drogę, nawet nie są narożniki wykoszone. Oni, z Rzeszynka na tą główną z Kulsk. Ale brzegi tak samo, skarpy tylko raz przejechał, wszystkie skarpy, wszystko jest zarośnięte w tym roku. Drogi gminne są wykoszone super, to muszę przyznać, że są wykoszone pobocza wszystko, a drogi powiatowe to jest masakra. No trochę zajebane, a to chyba wszędzie jest ten problem. W Kościeżki jest, a z Rzeszynka jak wyjeżdżasz, nie widać nie. Korzuszkowie chyba tam nie wiem. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Tak, proszę bardzo, panie Jurku. Jeśli można, panie Pawle, super, drogi są wykorzystane. Panie Jurku, tak trochę bliżej mikrofon. No gminne to muszę przyznać, że jak żadnego roku. Dzięki naszej interwencji. Panie Jurku. Już po prostu kłaniają się następne wykaszanie, tak jak tutaj wspominaliście państwo w miesiącu sierpniu. Panie wójcie, no optymistą pan jest, dobrze. 95% oby to było dofinansowanie ładu polskiego, to mnie bardzo cieszy. Może by te drogi powstały w końcu. No, ale przede wszystkim drogi, tutaj się nastawiamy w tym kierunku. Jeszcze mam takie zasadnicze pytanie. Wyniki sanepidowskie ostatnio wód. Jakie są? To mi pan jutro odpowie. To mi pan jutro odpowie, dobrze? Nie było odbierane wódki, ale... Bo mi się telefon urywa od mieszkańców, to jak tu wspomniałem, ma być prawdopodobnie ten mieszkańców nadgoplańskich, petycja złożona, no bo woda niestety jest, nie nadaje się do picia. Ja wróciłem dziś rano, spuszczam wodę, żółta, miałem przynieść, to jak kiedyś to zrobiłem, no nie jestem taki. Ale naprawdę w końcu mieszkańcy nie wytrzymują. A dla mnie zdrowie, życie to jest najważniejsza sprawa. Nie ma czy nie. Nie wiem. Dotacji do dnia, bo nie przydomowych, w każdym mieszkaniu, to jest jedyne, to
reakcja, panie wójcie, społeczna jest taka, że mają nie płacić. Tak mi osoby dane, które ze mną rozmawiają, będą to robiły. Nie wiem, czy będzie wezwanie, mówię, do zapłaty, czy odcięcie, trudno powiedzieć, ale poramy się z tym nie rok, dwa, trzy, ale od dziesięcioleci. Dziękuję. No i tak, nie ma żadnej możliwości, w danym momencie, bo nie ma stacja, też to przecież jak było w tym momencie, mamy wszystko podzielone i tak jak to wiedzieliśmy na drodze. No i tak to wygląda, jest urząd, nie ma tego. Proszę bardzo, pani Aniu. Ja mam też jeszcze pytanie odnośnie rowów, wody w rowach. Kto odpowiada też za czyszczenie tych rowów? Jak woda teraz stoi na polach, rowy pełne, nie ma tego przepływu. I kto tym ma się zajmować? Jak na przykład jest przy danej posesji, to co? Ja na przykład jestem odpowiedzialna za to, żeby ten rów sobie wyczyścić i żeby był ten przepływ, żeby woda schodziła z pola, czy jak to stoi wygląda? Przy powiatowych też. To wtedy do powiatu, tak? Ale nie wiem, no nie, to tak. Przy powiatowej też. Tak. No, przy drogach gminnych tak samo jest podobnie, jak jeżeli rowy nie są wykoszone. Żadne rowy nie są. Na terenie spółki wodnej w Jezior Wielkich nie są żadne rowy wykoszone w tym roku. I dużo przepustów jest wieczorem, w sensie to dostępne rowy, a nie ma wykrótce, ale tu nawet przepusty, które są i woda przy tak gwałtownych ulewach ciągnie ziemię z pola i przepusty wystarczy je przeczyścić. Zamula, no bo przy takim opadzie jak wczoraj w ciągu godziny spadło 50 litrów wody, no to ciągnie z pola strasznie. Ale jakby były przepusty i byłyby wykoszone rowy, to by były drożdże. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Proszę bardzo, pani Aniu. Dobrze, ja mam jeszcze jedno pytanie. Pani Aniu, proszę bardzo. Bardziej od mieszkańców. Jeśli chodzi o grób Włodzimierza Skrzydeckiego w Wójcinie na cmentarzu, kto odpowiada jakby za ten grób? Ten grób niszczeje. Czy gmina może podjąć jakieś działania i jeśli chodzi o remont, czy to tylko ta rodzina odpowiada za ten grób? Wydaje mi się, że jest. I był wynik pokoju w tej sytuacji. Mówili, że to przetrwają do remontu. Mówię, że gmina nie bardzo ulega. No, ale nie możemy jeszcze jakoś naciskać na nich, bardziej wpłynąć na nich, żeby po prostu... Na prywatny. No tak, ale na przykład jak ja prywatny zaniedbam ten grób i nie dbam o niego, no to zarządca cmentarza też jakoś mi nakaże, że albo pani robi, albo usuwamy. Nie, tak? Nie. Robisz. Nie. No. Tak masz opłacony? Remontować prywatny grób. No nie ma takiego. Ja mam jeszcze pytanie. Proszę bardzo, pani Jolu. On nie zginął, ale jest powstanie. No tak, ale można uporządkować teren, ale nie ingerować w pomnik. Ale proszę o spokój. Proszę bardzo, pani Jolu. I tak samo jest ten naszym pałacem wycińskim. Tak samo nie można. Ja tak? Dobrze, proszę pani Jolu, proszę bardzo. Ja mam jeszcze taką delikatną sprawę. Ale proszę bliżej mikrofonu, żeby pan technik mógł później wrzucić na internet to wszystko. Mikrofonu, żeby
głośno mówię. Ja mam taką delikatną sprawę. Chodzi właśnie, jeżeli mówimy już o tych kanałach, o tych wodach, to mówimy o górze, czyli o drzewach. Wczoraj kilka gałęzi pospadały, to nawet nie gałęzi, tylko takie spore konary. I się chciałam zapytać, czy na przykład dzisiaj ktoś objechał, zobaczył, czy też nie jest nadłamana jakaś gałąź, ktoś to kontroluje, żeby nie spadło, żeby nie doszło do jakiegoś wypadku. Czy jest nad tym jakieś po prostu no, czuwanie, tak? Żeby to nie zagrażało życiu ludzkiemu. Bo dlaczego zmierzam? W ubiegłym roku sama dzwoniłam dwukrotnie, a nawet trzykrotnie do powiatu i prosiłam, żeby usunęli taką gałąź w stronę Woli Kożuszkowej. I oczywiście ta gałąź, nie wiem, czy nie spadła, bo dzisiaj sprawdzę to osobiście, podczas wczorajszej wichury. Oni powiedzieli, że to zrobią, ale tego nie zrobili. Ja po prostu powiedziałam, nie będę dzwonić, po prostu to już jest kategoryczne, że powiedzieli, że to zrobią, a jednak nie zrobili, po prostu okłamali. Tu chodziło o powiat głównie, nie? Ja miałam ten problem, ale mówię, oczywiście, bo wiecie, no to naprawdę, ja wczoraj jechałam w czasie tego wiatru, tego huraganu, no to powiem wam, że koszmar, nie? Trzeba było usunąć tą gałąź, bo po prostu taki konar, że jakby ktoś jechał, się uderzył podczas ulewy. No trzeba, nawet sami kierowcy powinni to jakoś odsunąć, nie? Żeby nikt nie najechał. Ale no, miejmy nadzieję, że nikomu na głowę nie spadnie. Może jeszcze. Już nie chcę przyjechać. No bo jak ktoś jedzie, to nie patrzy do góry, tylko patrzy na jezdnię, czy ta jeden, może rowerem, czy pieszo, spacerując. Jeszcze mam takie pytanie, panie wójcie. Proszę o ciszę. Panie Jurku, proszę bardzo. Sprawę odnośnie droga Kosieszki, było 100, bo posesja numer 3, zakręt. Uszkodzona była częściowo obrobowanie, nie wiem, krawężniki i na posesji brama i coś tam dalej. Coś w tym temacie ktoś mi odpowie? My nie możemy ignorować tą posesję. To musi wyjaśnić osoba, która ma uszkodzenia i szukać tego. Był? Rozmawiał? Tak. No to bym po prostu drugi raz... Są mamy zrobione zdjęcia. No rzeczywiście jest to uszkodzone, ale to już jest... Nie wiem, tylko po prostu mi to zgłoszono i cena akcji. I proponuję postawienie tam znaku skręt niebezpieczny. Tam to wszystko w tym razie. Nie, no te uszkodzenia, które są, to musi ta osoba w własnym zakresie. Ja tak rozmawiam. Nie wiem, trudno, od tego czasu nie rozmawiałem. Ty rozmawiał, ale po prostu dowolno ci wystąpić do ubezpieczyciela. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos? Nie widzę, dziękuję. A więc przechodzimy do punktu 12, zakończenie sesji. A więc zamykam 32. sesję Rady Gminy w Jeziorach Wielkich. Dziękuję za przybycie.